Siema. Ja jestem kurwa czerwonym burakiem w swoim samochodzie. O co chodzi ogólnie? Miałem plan, bo mieszkam w mieście, gdzie naprawdę od lat były. Powiedzmy, nie. Od lat serio w moim mieście, przynajmniej to zauważyłem, nie wiem, 5 lat temu coś takiego, że naprawdę są dobre kebaby w moim mieście. Teraz może tak jak ogólnie wróciłem z zagranicy i może tak bardzo nie siedzę w tych kebabach, to jednak uważam, że nadal one są, powiedzmy, warte uwagi. I to też nie mówię o samych kebabach, ale ogólnie chciałbym po prostu popróbować, ponagrywać i zobaczyć, jak wyglądają ogólnie, powiedzmy, te fast foody. Również jakieś Chińczyki czy coś, czy to nawet w moim mieście, które są właśnie Siedlce, gdzie kiedyś nawet za 10 zł można było kupić kebaba z napojem, powiedzmy, były takie oferty, co wydaje mi się ogólnie spoko ceną i nie wiem, jak to wygląda bardziej w większych miastach, ale wydaje mi się, że w Warszawie za 10 zł to średnio tak dostaniemy ogólnie kebaba. No, to jest mniejsze miasto, tak? Mamy do wyboru ogólnie, wiecie, baraninę, kurczak, mieszany, bułkę, boksy. Będę się starał ogólnie sam spróbować to, co uważam, że jest najlepsze w danym, powiedzmy, kebabie czy w lokalu. Ze względu na to, że trochę, powiedzmy, po imprezach czy po innych ogólnie okolicznościach jadło się ogólnie te kebaby i sam też mogłem sobie wyrobić pewien gust, tak? Oczywiście to, co mi będzie smakować, nie musi smakować drugiej osobie i analogicznie, ale będę się starał obiektywnie w jakiś sposób ogólnie to oceniać, tak? Tu też oczywiście będą wpadały moje gusta, bo jakby to mogło być inaczej, jednak sam będę to spożywał i sam będę mógł ocenić, znając ogólnie to, jak powinien smakować ogólnie kebab oraz to, z jakimi kebabami miałem styczność, będę mógł dokonać jakiejś oceny. Dobra, jaki będzie dzisiaj pierwszy kebab? Zaraz mój kamerzysta kończy robotę, więc jedziemy do restory i weźmiemy sobie pewnie tortillę z wołowiną. Chciałbym wołowinę, więc weźmiemy wołowinę na średnim. I powiem wam tak, w Siedlcach myślę, że mamy z 20 kebabów do obskoczenia. Zobaczymy, jak będzie potem. Ruszymy do większego miasta, albo po prostu do innego miasta, bo też są w mniejszych. A, jak coś? Wiem, jest coś takiego na YouTubie, jednak nic nie szkodzi zrobić tak naprawdę, powiedzmy, albo tego samego, albo zrobić to trochę inaczej. Każdy ma inne podejście do tego wszystkiego i tak naprawdę jeśli jedna osoba tylko na YouTubie mogłaby coś robić, byłoby trochę nudno, bo każdy ma inne podejście i każdy zrobi to na inny sposób. Jak coś, będę brał ogólnie, starał się brać wszystko na wynos i starać się wam pokazać, jak to wygląda też od środka, bo uważam, że to jest ważne i w jakich partiach, powiedzmy, dania, co się znajduje, bo nie zawsze to musi być równomierne. Dzień dobry, także jesteśmy w moim mobilu. Przebieg. I tu mamy właśnie, że tak powiem, nasz lokal, który dzisiaj odwiedzimy. Jest to restora kebab. Ja z przyczyn polityczno-społeczno-gospodarczych nie będę się wpierdalał tam z kamerą. Oddamy potem kamerę panu kamerzyście i zamówimy sobie. Zrobimy order. Może jakiś wypadek spowodujemy przy okazji, a raczej bym tego nie chciał. Jedziemy. Już zaopatrzyliśmy się. Zaraz wszystko pokażemy. Kolega tutaj skręcił chyba w prawo. Wolf mnie nie wpuścił. Nie wpuścił. Ach, w tym mieście to jednak powiem wam szczerze, że często jest niebezpiecznie. Także powiem wam, drodzy widzowie, że ja zakupiłem wołowinę, tortilla z wołowiną, z sosem średnim, zaś kamerzysta, ty masz kurczaka, tak? Ja mieszany. A, mieszany. To on ma mieszane uczucia, zaś ostry. Postanowił właśnie, że spróbuje. I kupiliśmy jeszcze coś na zapicie smaku. Bo wiecie, po ostrym to jednak powinno się jakieś produkty mleczne, bądź jeszcze takie produkty, ogólnie żeby procenty były, bo tak jak śmietany na przykład, warto, wodą nie popijajcie. Tak bym przynajmniej zalecał wam. Kurwa, nie zmieściliśmy się. No, także zaopatrzyliśmy się. Ja mam wołowinę, sos średni, zaś kamerzysta posiada, pokaż tego swojego, ostry, mieszane mięso. Zapłaciliśmy za te dwa wspaniałe dania, łącznie 20 zł podychu. Także może skosztuje
Czekaj. Pokaż, co jest w środku. Nie, czekaj, najpierw. Smakuje jak taki... A jeszcze, że wiesz, jak to smakuje? No. Może wcześniej nie zauważałem tego, bo ogólnie no kebaby się zmieniają, zależy kto też robi. Mhm. Tak jak ogólnie byliśmy w restorze, to na przykład osobiście, nie wiem, czy może to ze względu na to, że jestem pijany, to weekend jakoś mi bardziej smakuje, ale to smakuje, jak w maku masz tą tortillę, to ona jest jakby posypana takim tym. Weź se dziabnij może. Albo może ty masz bardziej dopieczoną, nie wiem, ale smakuje jak z maka. Bez kitu. Jak z maka, brapa masz. No. Także, dobra, w środku co jest? No jest wołowina, pójdzielska. Mm-hmm. Nie wiem, może się szczaił, że nagrywać będziemy. I ta sałata też mi, to mi smakuje, szczerze, jakbym był w maku. Poważnie, jakbym był w maku. Dobra, testuj. Kurwa chujowy jest. Nie, poważnie mówię. To mi smakuje jak z maka. Nie popisali się. Nie, szczerze, ten sos smakuje. Nie wiem, weźmiesz, ty też spróbujesz, też ocenisz, no, nie? No to czekaj, zjemy trochę i zaraz tego. Ale ten sos to mi smakuje jak z tego. Z Big Maca. Kurwa, mówię poważnie, nie wiem, on się popierdolił w sosach. Ogólnie wiecie, co jest najgorsze w tej restorze? To, że z nimi się łatwiej po angielsku dogadać, jak po polsku trochę, wiecie, trochę różnica, trochę, no, skręca. Czasem, nie zdziwcie się, jak pójdziecie do restory, zamówicie coś, będzie z 20 typa ogólnie, a pomylą wam zamówienie. Więc wtedy trzeba mówić prosta piłka, ja zamawiałem to. A czy wiecie, jak wam jeszcze sosy pomylą, czy tam mięso, to jeszcze nie ma tragedii, gorzej jak weźmiecie na przykład za 16, a dam wam za 10. No. Już. Powiem wam tak, że jak ogólnie recenzje kebabów są, no no wiecie, kebab nie zawsze wyjdzie taki sam. Zależy kto to robi, jak to robi, gdzie, no wiecie o co chodzi, zależy też przypadki losowe. Zobaczcie na mój kebab, ja mam tak naprawdę samą sałatę. Ty trafiłeś na jakieś inne warzywa jak sałatę? Trafiłem na kawałek cebulki, ale szczerze, nie mam pojęcia. Zawsze był po prostu lepszy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, co do sosu, to dostałem w formie takiej, że na górze masz łagodny, na dole masz ostry i wpierdalaj. I tak ogólnie wszystko jest strasznie wymieszane, jak w Big Macu. Więc tak jak ogólnie zawsze naprawdę lubiłem tego kebaba, to dzisiaj jakoś nie zrobił dla mnie rewelacji. Widzowie jadą chyba. Omijają mnie wszyscy szekrokim łukiem. Także, no nie wiem, dojedzmy to. Chociaż powiem szczerze, że naprawdę jestem zawiedziony. Ja myślałem, że przyjadę i specjalnie wybrałem ogólnie restorę, bo bardzo lubię restorę. Oni tam... Dobra, pogadamy zaraz. Jak kamerzysto... także kamerzysto, jak oceniasz ogólnie kebaba z restory? Nie wiem, mój kebab wziąłem ostry, w ogóle nie ostry, oceniam 2 na 10. A ja dostałem Big Maca w tortilli. Tak samo jak jeszcze w Big Macu, powiedzmy macie taką wołowinę, chociaż to tak naprawdę nigdy wołowiną nie było i nie będzie, tak mi przynajmniej się wydaje. Bo z normalnymi burgerami to raczej też jakiegoś dużego porównania nie ma, tak? To w kebabie ta wołowina też jest taka, powiedzmy, szemrana. Ale powiedzmy, miałem ochotę, to sobie spróbowałem i dostałem Big Maca w tortilli, która smakuje jak wrap, gdzie zamówiłem tak naprawdę średni, dostałem łagodny. Kamerzysta zamówił ostry, a dostał chuj wie co tak naprawdę. Nie było w ogóle mokre twoje. Nie, w ogóle suche, takie suche. Suche, no. Suche. I tak powiem wam ludzie, że tak jak kiedyś naprawdę to miasto Siedlce, 5 lat temu jak chodziliśmy do klasy, nie? Czy ile lat temu? No, powiedzmy. To naprawdę to miasto było piękne. Te kebaby naprawdę smakowały. Kiedyś za 7 zł można było kubek kupić. Jak miałeś legitymację studencką, znaczy nadal możesz kupić. Za dychę mogłeś sobie kupić kebaba w tortilli dobrego, naprawdę dobrego. Teraz tak naprawdę wszystko się psuje. No ale może taki dzień, ale wydaje mi się, że nie. Także nasza ocena to jest takie naprawdę 2 na 10, bo w porównaniu do tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, to nie jest to po prostu.
To nie jest to. Dokładnie. Ja naprawdę. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. I szczerze jest mi wstyd, ale powiem wam tak. Jakie są plusy ogólnie tego lokalu, że tak powiem? Dzięki.